Czy komety mówią coś o wieku wszechświata? Faktem jest przecież, popatrz, że mamy komety w kosmosie. Cały czas możemy je obserwować. Dalej, bliżej, one tam są, a kometa to brud kosmiczny, a w większości po prostu zamarznięta skała. I teraz, te kawałki skały, one są takie małe i wiesz, nie świecą własnym blaskiem. One często przelatują i my ich w ogóle nie widzimy i nie można ich zauważyć w próżni kosmicznej, tak? Ale za każdym razem, kiedy taka kometa okrąża Słońce, porusza się po takiej bardzo eliptycznej orbicie i zbliżając się blisko Słońca, kiedy zbliża się w jednej części orbity, wtedy ciepło pochodzące ze Słońca podgrzewa taką kometę i ta lodowa pokrywa, ona topnieje i wtedy wydobywa się ze skały gaz. I wiesz co? Ten gaz, on tworzy piękny ogon komety. Czyli to, co ty widzisz, ten ogon komety, to jest gaz oświetlany Słońcem. I my możemy go zobaczyć z Ziemi. Bardzo piękny ogon. I tylko wiąże się to z jedną rzeczą, że kometa za każdym razem, kiedy przelatuje koło Słońca, traci materiał. I traci około 3 do 5% swojej masy. To jest fakt naukowy. I teraz pomyśl troszeczkę, tylko przez chwilę o tym, że kometa spala swój materiał za każdym razem, kiedy przylatuje koło Słońca, a więc jest pewien limit żywotności takiej komety. Bo wiesz, nie może ona tracić swojego materiału przecież w nieskończoność, prawda? Komety zostają w końcu wypalone, wchłonięte przez Słońce lub zderzają się z innymi obiektami i po prostu przestają istnieć. Istnieją komety krótkookresowe i długookresowe. I teraz tak, komety krótkookresowe to te, które okrążają Słońce po orbicie w okresie krótszym niż 200 lat. Dobrym przykładem jest kometa Halleya, która robi takie okrążenie co około 76 lat, ale wiesz, nie będzie ona robić tego w nieskończoność, tak? Dlaczego? Bo ona za każdym razem traci swój materiał i jest pewien limit, tak? W pewnym momencie po prostu ona nam zniknie i ona się gdzieś wypali w Słońcu i skończy swoją żywotność i już nie będziemy widzieć komety Halleya. Można obliczyć żywotność takiej komety krótkiego zasięgu przez szybkość, więc utraty materiału, tak? I naukowcy robią takie obliczenia i ten czas, jaki orbituje wokół Słońca i obliczyć, że tego rodzaju komety, one nie mogą istnieć dłużej niż 10 tysięcy lat. Te komety okrążają Słońce tylko kilka razy w ciągu swojego życia, zanim ostatecznie w swoim takim ostatnim okrążeniu po prostu ulegają całkowitemu zniszczeniu. I tyle po komecie. 10 tysięcy lat to jest limit. Zwróć uwagę na to, że nadal mamy setki komet krótkiego zasięgu. Setki komet. I jest pewien limit na dodatek, prawda? Ponieważ wszystkie powinny przestać istnieć już w przeciągu krótszym niż 10 tysięcy lat, a więc fakt, że mamy w dalszym ciągu komety krótkiego okresu wskazuje na to, że nasz układ planetarny ma mniej niż 10 tysięcy lat. On nie ma miliardów lat. Nie ma miliardów lat. Wybij sobie to z głowy. Dlaczego? Bo w dalszym ciągu mamy komety krótkiego okresu, drogi przyjacielu.